Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Alan Wake. Tym razem musimy dostać się do punktu widokowego na Mirror's Peak. Wyszliśmy z głównego budynku kopalni, gdzie mieliśmy spotkać się z porywaczem naszej małżonki Alice, a raczej małżonki naszego głównego bohatera. Przyszło nam teraz pójść troszkę dalej. Spotkanie się nie odbyło z przyczyn jeszcze nam nieznanych. Aczkolwiek pewnie wkrótce dowiemy się, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego porywacz nie pojawił się w umówionym miejscu, tak? Na pewno mamy na dzień dobry stronę, odpalimy ją sobie. Co my tu mamy w ogóle? Thomas Zane, tak jest. Thomas Zane fell for Barbara Jagger. It happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Dobra, dla wszystkich zainteresowanych przeczytajcie sobie. My po prostu pójdziemy dalej. Będziemy starać się dostać do tego punktu widokowego. Tylko najlepsze jest to, że jeszcze nie wiemy, przez co przejdziemy. Na pewno zaraz będziemy walczyć. Skąd to wiem? Dzięki tej skrzyni. Skoro mamy tu tyle amunicji, to znaczy, że coś się będzie zaraz działo. O, właśnie. Pięknie. Załatwimy ich wszystkich po kolei. Ten jest największy. A, prawie. Fak, jeszcze amunicji brakło. Tam już widzę, że chyba kolejny się. Przymierza do nas. Dobra. Kurde. Ciul. Dobra. Okej. No było kiepsko, powiem szczerze, w pewnym momencie. Jak widzieliście, szliśmy na ostatkach energii, bo zaatakowało nas też otoczenie. To jest taka nowość od ostatniego odcinka, żeby nas otoczenie atakowało, ale dobra, poszło nam nawet nieźle, nie zginęliśmy. I to się ceni, to się liczy. Teraz po prostu pójdziemy dalej. Zobaczymy, w którym miejscu znów nas ciemność zaatakuje. Granat błyskowy, okej, to się przyda. Szkoda, że tylko dwa. Ale lepsze to niż nic, prawda? Poradziliśmy sobie tak naprawdę samym pistoletem. To też było spoko, mimo spotkania z jednym z tych bydlaków. Wow. Dobra. Ktoś jest z tyłu. A. Zamknęli klapę. Dobrze, że się nie obejrzałem w pewnym momencie. Bo chyba bym nie miał gdzie uciec. Aha, już się nie cofnę. Szkoda, bo tam było kupa amunicji, którą moglibyśmy wykorzystać oczywiście do naszych celów. No ale mówi się trudno. Tu się zawsze możemy wrócić z tego, co widzę. Wrócić jest to też... Gdzieś tu widziałem amunicję. Chyba mnie wzrok zmylił trochę. No ale dobra. Pójdźmy dalej. W stronę zachodzącego słońca.
Trochę jest tu tych wagonów. Niezbyt ciekawy klimat. Fuck. A ja nawet tego nie mogę oświetlić. Dobra. Trochę się zląkłem. Nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. Tu widzę, że nas coś będzie dobijało. Czyżbym miał iść w stronę światła? Nie mów tylko, że mam tam zejść. A jakbyśmy tam rzucili granat? Dobra. Chyba już się nic nie telepie, nie trzepocze. Dobra. Jest okej. Na razie tak dziwnie spokojnie, żadnych komentarzy, żadnych przemyśleń, nic, nic, nic a nic. Fuck. Co to jest? Tromba powietrzna, o której czytaliśmy w jednej ze stron. To była chyba ta tromba powietrzna zrodzona z ciemności, stworzona z ciemności. Tam coś widzimy dziwnego, ale jeszcze tam nie będziemy szli. Jeszcze sobie sprawdzimy, czy czegoś tutaj czasem nie zostawiamy ze sobą. Chyba nie. No i widzicie, ja widzę z oddali już dużo tych czerwonych beczek. Nazwałbym je beczkami, może wstępnie. Także prawdopodobnie będziemy tu mieli nie lada przejście zaraz. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. No dobra, okej. Okay. Także ciemność już widzę zawładnęła całym tym wszystkim. Ciekawe. Pięknie. Tak jest. Gdzie jest reszta? Pięknie obydwóch. Jeden. Dawaj drugiego od razu. Pięknie. Dobra. Przejdziemy sobie do budynku, bo prawdopodobnie tutaj jest wyłącznik zasilania. Mamy punkt zapisu OK. Amunicja do rakietnicy. Rakietnica też się przydaje, ale na razie. Dobra, ok. Nie będę ukrywał, że na razie tej rakietnicy nie będę, starał się będę przynajmniej jej nie używać, przez wzgląd na fakt, że może mi się uda to wszystko jakoś inaczej połapać. O, coś czuję, że będą zaraz kredki kolorowe. Ja wsiadam jeszcze raz do samo. O, fuck. Ciul.
Wagonem? Fak, są takie błyski, że tak naprawdę... Powiem szczerze, że są takie błyski, że nie wiem tak naprawdę, czy ja zginąłem, czy samochód rozwalił jakieś inne dziwne cudo. Dobra, cofniemy się troszkę, żeby mieć rozpęd. Dobra. Dobra. A, to jest ten bydlak. Tego to. Ciekaw, czy on jeszcze wstał. Dobra. Pięknie. Jeszcze coś? Nie, chyba już nikt. Mam taką nadzieję. Pójdziemy dalej. Auto się przydało, nie ukrywam. Nie dość, że zaoszczędziliśmy amunicję, to zaoszczędziliśmy też dużo czasu. Bo nie musieliśmy rozwalać każdego po kolei, ani świecić latarką. Fuck. Dobra. No. O. Dobra, było ryzykownie trochę. Dlatego, że się troszkę wolno przeładowało. Ale się udało na szczęście. W ogólnym rozrachunku po prostu się udało. Udało się to zrobić bez śmierci. Co się bardzo liczy. Dobra, idziemy dalej. Wyjdziemy tym pomieszczeniem, którym oni weszli. Udaje się na razie zdziałać troszkę tak po aptekarsku. Oszczędzając wszystko. Amunicję. Flary. No, na razie się udaje, to dobrze. Znowu widzicie beczki. Więc spodziewać się możemy różnych rzeczy. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale ja słyszałem, że gdzieś tu coś śmiga. Zaraz pewnie się ktoś gdzieś tu wbije. Fuck. Dobra, spadamy stąd. Dobra, ten mnie tu załatwia. Fuck, załatwiamy, skubany. Nawet nie zauważyłem.
Nie spojrzałem na mój pasek zdrowia. No, teraz to jakoś szybciej wyszło. Trust no one in the dark. Nie ufaj nikomu w ciemności. Takie mam też zamiar. Broń przeładowana. Czy coś gdzieś tu jeszcze znajdę? No nie, nie znajdziemy. Ok. Wchodzimy do góry. Follow. Podążaj. No dobra. Weźmiemy sobie kawę, żeby przeżyć tę noc. I mamy kolejną stronę z maszynopisu. Odpalamy. Duch mroku dotyka Wake'a. Niektórzy z opętanych zachowali strzępki wspomnień ze swojego dawnego życia, ale były to jedynie pośmiertne drgawki świadomości. Opętanie pozostawiło tylko pustą skorupę przepełnioną mrokiem. Te pacynki wystarczały do wykonania większości poleceń ducha mroku, lecz bardziej złożone zadania, choćby zadanie pisarza, wymagały czegoś więcej. Dlatego też zamiast niszczyć jego świadomość, mrok postanowił ledwie jej dotknąć. Ciekawe jak. Ciekawe jak. To mnie ciekawi trochę, jak ten mrok chce to zdziałać. Kurde. Słyszałem jakieś kroki. Jest dziwnie cicho. Wow. Dziwnie cicho. No to aż strach w ogóle gdziekolwiek wchodzić. Nigdy nie wiadomo, co cię zostanie. Pewnie otworzymy bramę. Tak jest, dobra. Ciul. Czyli szlak trafił cały prąd, a razem z nim też światło pewnie. Dobrze, że jest księżyc, który nam tu przyświeca. Coś czuję, że tu będzie większa impreza. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Jechać nie możemy. Nie wiem, czy nam to coś daje, ale... Ja z przyzwyczajenia może... Wolę te plamy okiełznać. Czemu ja zawsze, jak mam kogoś załatwić, to nigdy sobie nie sprawdzę, ile mi amunicji zostało. Tu widziałem jeszcze gościa. Dobra. Przeładujemy broń, bo tam już na nas czeka kolejny gostek.
Nie chcę flary. Dobra. Jest, pękło. Pękło, czyli załatwione. Dobra. Teraz pytanie, czy ja tu coś jeszcze znajdę? Nie cofnąłem się, nawet nie zerknąłem tutaj, czy coś znajdziemy. Ale chyba nawet dobrze zrobiłem, bo tu nic nie ma. Tak przynajmniej myślę. Ciekawi mnie, co, czy w tym coś w wagoniku znajdę, ale chyba nie. Pójdźmy dalej. Ja bym sobie tylko tą opcję zmienił. Granaty się przydają na grube akcje, chociaż też tak naprawdę teraz zużyłem tylko jeden granat. Mogłem ich użyć dużo wcześniej, aczkolwiek tego nie zrobiłem. Teraz pytanie, co było lepsze? Czy używać pistoletu, tak jak to zrobiłem, i zaoszczędzić granat? Czy miałem bardziej zużyć granat i zaoszczędzić amunicję z pistoletu? Nie wiem, tego się nie dowiemy na szczęście, bo wolałbym nie wiedzieć. Odpalamy po prostu kolejną stronę. Spoglądałem przez kraty celi. Stojący za mną Barry chwiał się na nogach. Wyglądał tak źle, jak ja się czułem. Zza krat obserwowali nas agent Nightingale i Sheriff Breaker. Nightingale ściskał w garści plik kartek maszynopisu. Wyraz triumfu na jego twarzy mieszał się z obłędem. Mam cię, panie Chandler. Wszystko tu jest, wszystkie dowody, nawet o planowanym zamachu na życie agenta federalnego. Nie wiem czemu, ale tak jak mówiłem, myślę, że ten agent Nightingale, on też wie, o co się dzieje, co się tutaj w ogóle dzieje. On też chyba zetknął się z duchem mroku. Tak przypuszczam. Bo przecież nie goni nas tak po prostu. Takie mam wrażenia jakieś dziwne, że on chyba wie, o co kaman tutaj. O, jest strzałka, pewnie będzie gdzieś jakiś secret. Mam tylko nadzieję, że wracając nie będę musiał wytłuc jakiejś większej grupy zbirów. Co my mamy? Granaty. Wiecie co? To chyba może być podpowiedź właśnie. Ciu. Cztery, pięć, sześć. Pięknie. Sześć strzałów mu wpakowaliśmy, no coraz mniej amunicji nam zostaje. Nie będę ukrywał, trzeba by coś zmontować teraz, żeby tej amunicji jakoś troszkę więcej było. Fuck, ja sobie tak poleciałem, a nie zwróciłem nawet uwagi, że my tędy możemy spaść. Dobra. Widziałem na dole już taki punkt właśnie ze światłem. Mam nadzieję, że tylko bez szwanku do niego dobiegniemy. A, troszkę przyspieszmy. Dobra. Dlaczego? Właśnie dlatego. Amunicja, bateria, ok, to się wszystko przyda. Amunicja do strzelby. Tak jakby gra mi podpowiadała, co zaraz będę miał. Idziemy dalej. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. O. Super. Strzelba samopowtarzalna. Dziwnie cicho. Właśnie. Mrok się pojawił.
Stable battery, okej. Nie wiem, czy ja w dobrą stronę idę. Tak. W najmniej oczekiwanym momencie. Tam coś się... Kurde, nie wiem, w którą stronę iść. Coś mi się zdaje, że tu są chyba dwie drogi. Ciul. Jeszcze ktoś? Chyba nie. Mogę poczekać, aż mi się życie odnowi. Właśnie. Strzelba samopowtarzalna się przydaje. Bardziej niż myślałem. Wiecie co? Tu jest taka mała chatka. Mała, skromna chatka, Kubusia Puchatka. Się tak zastanawiam, czy czasem nie podejść i nie skorzystać z ubikacji. Dobra. Granaty się przydają. Aczkolwiek mam ich coraz mniej. Za to amunicji do strzelby coraz więcej. Przeładujemy może na flarę. Wiecie co, tam nie będę szedł. Cofnę się troszkę tutaj do punktu widokowego. Oświetlimy sobie drogę. Nie wiemy nawet, w którą stronę mamy iść i czy dobrze idziemy. Ale chyba dobrze. Dobra, jeden. Ciul. Fuck, wiedziałem. Wiedziałem, że gdzieś się zatnę. Szkoda, że tak daleko muszę wracać, ale dobra, okej, spróbujmy jeszcze raz. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Mamy la amunición. Mamy dwie drogi tak naprawdę.
fuck. Wiecie co, ta strzelba jest o kant dupy rozbić, coraz częściej zauważam. Z tego względu, że zauważyłem, że ona jest kurczę cholernie słaba. Pięknie. Dobra, przeładowujemy. Niech mi się życie na szybko odnawia. Mamy co prawda flashbangi, granaty błyskowe, ale co tam? Dobra, przeładowujemy. Teraz powolutku idziemy dalej. Troszkę nas otoczyli. Dobra. Przyparli nas do muru, ale żyjemy, okej. Jakąś amunicję tu dostaniemy? Chyba nie. 14, 18, dobra. Ja sobie przeładuję jeszcze wszystko. Dobra. Idziemy dalej. Mamy punkt zapisu, jest troszkę spokojniej. Więc ja teraz, korzystając z okazji, kończę ten odcinek i zapraszam Was już wkrótce do kolejnego odcinka, który pojawi się na moim kanale. Dzięki serdeczne za oglądanie i pozdrawiam serdecznie.